Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No słuchajcie, dzisiaj to Was zasypię istną lawiną nowości, nie tylko od wydawnictwa Portal Games. Natomiast mam dzisiaj tak zacną nagrodę, zresztą też od wydawnictwa Portal Games, jak zacne nowości zostały przez tego wydawcę zapowiedziane. Trzymam bardzo mocno kciuki, aby udało się te wszystkie planszówki rzeczywiście w 2022 roku wydać. A Wy teraz trzymajcie kciuki za siebie, bo każdy, kto dołączy do grona subskrybentów, będzie mógł wygrać taką oto świąteczną nagrodę, czyli Cthulhu Death May Die, sponsorowaną przez właśnie Portal Games w ramach jeszcze trwającej wciąż świątecznej akcji, a więc dołączajcie, moi drodzy, dołączajcie. No to skoro już o nagrodach, to zostanę przy nagrodach, które wyświetlają się teraz na ekranie. Jest to nagroda odcinka, sponsorowana z kolei przez sklep z planszówkami G2A, ale tu już czeka na Was malutkie, prościutkie zadanie, tak jak zawsze tradycyjnie w opisie, więc ja czekam na Wasze komentarze. No i w ramach przypomnienia, bo muszę Wam przypominać, zapraszam również do głosowania na grę miesiąca. Już chyba wiecie, jaką grę lubicie w styczniu 2022, a więc każdy głos ma szansę na wygraną. I tu znowu Terrors of London wraz z dodatkami od Portal Games lub też do zgarnięcia strykaneczka palec Boży od sklepu Gry Bez Prądu, a więc mam nadzieję, że nagrody zacne. Szczególnie zapraszam Was do aktywności, bo ona jest mi bardzo potrzebna, aby pojawiały się kolejne odcinki Board News i bardzo serdecznie Wam dziękuję już za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, ale ja wiem, że stać Was na więcej. Co jeszcze? Zaproszę Was i odeślę, jeśli ktoś nie widział materiałów z minionego tygodnia, cóż się ukazało. Otóż w piątek uraczyłam Was pierwszym w tym roku, ale absolutnie nie ostatnim odcinkiem premier, w którym to mogliście zobaczyć kilka nowości, których możecie premier spodziewać się dopiero w najbliższym tygodniu, a więc zerknijcie sobie koniecznie. Natomiast poznaliście również Wasze gry roku. Mówię gry roku, bo pojawiły się dwa rankingi i tam szczególnie odsyłam, bo są to zestawienia z niespodziankami. Kto nie widział, więc niech sobie nadrobi zaległości, koniecznie bądźcie w najbliższym tygodniu, a ja już teraz, moi drodzy, zaczynam ogłaszać te wszystkie nowości, których możecie się spodziewać. Miłego oglądania. Tak jak mówiłam Wam już w piątkowych premierach i zresztą pokazywałam również na przykładzie gry Duna, Planeta Intryg i Konfliktów, czyli kolejna gra z tego uniwersum, które stało się ostatnio bardzo popularne również w planszówkach, kolejna gra z serii Duna, tym razem polska wersja gry Duna Betray, czyli Duna Zdrada, do której będzie można zasiąść w nieco szerszym gronie, ponieważ gra jest dedykowana dla od 4 do 8 graczy. W tej grze wcielacie się w agentów kroczących pośród piasków Duny, a Waszym celem jest odkrycie tożsamości wrogów, jednocześnie chroniąc własnych arystokratów i możecie już tej sporej dawki intryg i podstępów szukać na sklepowych półkach. Aby uchronić nas od wojny, bo wiem, że wiele osób czeka na premierę rozszerzenia do gry Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. Otóż wydawnictwo Rebel informuje, iż premiery dodatku Zarzewie Wojny możecie spodziewać się na początku lutego. Przypomnę Wam tylko, że ten sam wydawca, czyli Rebel, planuje premierę do druku wcześniejszego rozszerzenia do tej samej gry, czyli Cieniste Ścieżki, na czerwiec 2022, a sama gra podstawowa dostępna jest w sprzedaży, a więc możecie jej szukać w sklepach. Zapowiedziane przez wydawnictwo Rebel rozszerzenie do gry Łąka, którą tak bardzo doceniliście w plebiscycie na grę roku, ma się pojawić dopiero w czwartym kwartale 2022, więc będziemy musieli dość długo poczekać. A w ramach przypomnienia dodam, że Łąka to familijna, strategiczna gra, w której wędrujemy po kwiecistej łące, zbierając kwiaty, owady oraz różne zwierzęta i tworzymy swoją własną łąkę. I owo zbieranie odbywa się w dość specyficzny sposób poprzez dokładanie znaczników i wybieranie kart z odpowiednich rzędów i kolumn. Teraz informacja dla tych z Was, którzy pamiętają i być może tak jak ja mają sentyment do gry wzbijańca. W różnych regionach Polski nazywało się to troszkę inaczej. Natomiast polegało na tym samym, moi drodzy, zbijaliśmy się najczęściej piłką. Tym razem natomiast będziemy mogli pozbijać się przy pomocy burrito dzięki najnowszej grze od Studia Rebel, której przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła i premiera przewidziana jest już na lutego. A będzie to ekstremalne, podwórkowe wydanie latającego burrito i właśnie tym latającym burrito będziemy się zbijać, bowiem burrito będzie nadmuchiwane, a my będziemy mieć do dyspozycji 120 wodoodpornych kart w dużym formacie.
W najbliższym tygodniu, a dokładnie 25 stycznia, na sklepowe półki mają powrócić dwa rozszerzenia do znanej i popularnej serii Pandemic. Jedno z nich to Na krawędzi, a drugie to Stan zagrożenia. Na krawędzi to rozszerzenie, które zawiera 7 nowych postaci, 8 nowych zdarzeń, a także 3 wyzwania. Natomiast Pandemic Stan zagrożenia wprowadza do rozgrywki 3 nowe wyzwania: prowincje, nagły wypadek oraz superbakterie. Krakowskie wydawnictwo Galakta dba, aby gracze byli na bieżąco, jeśli chodzi o proces produkcji gier, które mają zostać wydane nakładem właśnie tego wydawnictwa, a więc spieszę Was poinformować, jakie gry znajdują się już w procesie zakończonej produkcji i czekają na wysyłkę z Chin, a więc możemy w najbliższym czasie spodziewać się ich premier. Otóż The Thing, Alone, a jak również Ukryci Liderzy, to właśnie te 3 tytuły. Natomiast w produkcji obecnie znajdują się hero paki do gry Sword and Sorcery, gdyby ktoś z Was na nie czekał, Tidal Blades, Obrońcy Rafy, a także gra Wieczna Zima wraz z 3 rozszerzeniami. Ta wiadomość z pewnością nie będzie satysfakcjonująca dla tych z Was, którzy czekają na grę Talizman Star Wars. Niestety, jak informuje Galakta, nie ukaże się ona w języku polskim, zresztą w żadnym innym języku poza niemieckim, ze względu na kwestie licencyjne. Ta gra się nie ukaże, natomiast Galakta informuje, że z bardzo popularnej serii Talizman pojawi się gra z uniwersum Harry Potter, a także druga pod tytułem Talizman Kingdom Hearts. To nie koniec dobrych nowin od wydawnictwa Galakta, bowiem ten krakowski wydawca wystartował z przedsprzedażą nowego scenariusza do gry Obcy Niszczyciel Światów. I tutaj tylko przypomnę, że musicie posiadać podstawowy podręcznik lub też zestaw startowy, aby móc w Niszczyciela Światów zagrać. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę lutego, a sama gra to jest scenariusz filmowy do Obcego, przeznaczony dla od 3 do 5 graczy, w którym to gracze wcielają się w rolę kolonialnych Marines. Wspólnie przechodzą przez najgorsze piekło. Jak informuje wydawca, ukończenie rozgrywki będzie wymagało co najmniej 3 sesji. W najnowszym scenariuszu do gry Obcy od wydawnictwa Galakta z pewnością będzie groźnie, natomiast o poziom zagrożenia musimy dbać i kontrolować go również w grze Wyspa Dinozaurów, bo lepiej, aby dinozaury nie wymknęły się spod naszej kontroli, a to już możecie wszystko robić, budując swój park rozrywki w grze Wyspa Dinozaurów, o której notabene opowiadałam Wam troszkę szerzej i pokazywałam ją dokładniej w piątkowym wydaniu premier, więc serdecznie odsyłam, a Wy już możecie wędrować do sklepów, bo Wyspa Dinozaurów, czyli gra, w której będziecie przy pomocy DNA tworzyć dinozaury, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów do Warszawskiego Parku, bo turyści zostawią Wam pieniądze, a dzięki nim rozbudujecie Wasz park, czeka już na Was w sklepach. Pozostając jeszcze u Galakty, w ramach przypomnienia dodam, że na 26 stycznia, czyli w najbliższym tygodniu, przewidziana jest przez tego krakowskiego wydawcę premiera gry Przygody Robin Hooda, w której to wcielimy się oczywiście w tytułowego Robin Hooda, a także jego towarzyszy. W przypadku tej gry mamy do czynienia z żywą planszą bez wyznaczonych ścieżek, a kwestię przemieszczania się rozwiązuje tutaj innowacyjna mechanika, która wykorzystuje do ruchu elementy, czyli takie różnej długości mipelki. Sama plansza natomiast, jak zapewnia wydawca, ma pamiętać to, co gracze już odkryli, co znaleźli, i dzięki specjalnym elementom całą grę będzie można szybko rozłożyć i złożyć. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę wskoczyć na pokład Nautiliusa i zamienić się w kapitana Nemo, który to wyruszy na morza i oceany, aby siać tam postrach, walcząc, ale również odwiedzając wyspy w celu poszukiwania skarbów i ulepszając swój okręt, macie taką możliwość w najbliższym tygodniu, dokładnie 26 stycznia, na kiedy to przewidziano premierę gry Wojna Nemo, czyli nowości od wydawnictwa Galakta. Wszystko to możecie w skrócie zobaczyć w piątkowym wydaniu premier, gdzie przybliżyłam Wam tę grę i pokazałam ją nieco dokładniej, więc kto jeszcze nie widział, odsyłam, a w najbliższym tygodniu Wojna Nemo czeka na Was już w sklepach.
Dla tych z Was, którzy są już bardzo mocno spragnieni wiosny, wydawnictwo Nasza Księgarnia ma grę pod tytułem Ekosystem, w której będziecie mogli stworzyć sobie krainę pełną zwierząt, owadów, roślinności, potoczków i wygląda to po prostu bajkowo. Jak to zwykle w ekosystemie, miś zjada łososia, łosoś zjada ważkę, a Wam, moi drodzy gracze, jeśli uda się dobrze wykorzystać takie właśnie zależności między kartami, tym więcej macie szans na zdobywanie punktów zwycięstwa. Gra przeznaczona jest dla od 2 do 6 graczy i można w nią już zagrać od 8 lat. Pozostając jeszcze u naszej księgarni, nieco opóźniona, bo miała odbyć się premiera tej gry w minionym roku, natomiast jest przesunięta na marzec 2022, więc bynajmniej niezapomniana, gra pod tytułem Park Smoków. I tutaj akurat nie dinozaury, a smoki będą główną atrakcją owego parku. Gracze w tej grze będą więc ów park budować, tak aby stał się on atrakcyjny dla zwiedzających i gracz, któremu uda się zgromadzić jak najwięcej turystów, wygrywa, więc w trakcie rozgrywki należy dbać o swoje smoki, co rundę je karmić, bo głodny smok raczej odstraszy widownię. Natomiast należy również pilnować, aby dorosłe smoki znosiły jaja, bo taki mały smoczek, który się wykluje, będzie nie lada atrakcją. Park Smoków to gra dla od 2 do 5 graczy, w której macie do dyspozycji 60 przezroczystych kart, które pomogą Wam rozbudować Wasze parki. Skoro zrobiło się sielsko, to pozostańmy w tematyce roślinności, a konkretnie ogrodów. Na 13 kwietnia wydawnictwo Fox Games zapowiedziało swoją nową grę pod tytułem Village Green, w której to gracze będą tworzyć jak najpiękniejszy ogród. Village Green to gra dla od 1 do 5 graczy. I co my w tej grze robimy? Wcielamy się w ogrodników i jak to ogrodnicy będziemy układać kwiatki, będziemy sadzić drzewa, będziemy zamawiać posągi, budować stawy, czyli robić wszystko, aby nasz ogród był najpiękniejszy, bo chcemy wziąć udział w prestiżowym konkursie. Pytanie, czy nasz skwer stanie się lokalnym pośmiewiskiem, czy może jednak okoliczne ogrody zzielenieją z zazdrości? Wszystko w Waszych rękach. Dobre wiadomości od wydawnictwa Phalanx, szczególnie dla tych z Was, którzy mają grę Australia i chcieliby powiększyć swoją kolekcję o 2 dodatki. Otóż mają trafić one na magazyny wydawcy w najbliższym tygodniu, a to oznacza, że premiery możecie spodziewać się już na początku lutego. I mówiąc o 2 rozszerzeniach, mam na myśli Zemstę Przedwiecznych, czyli rozszerzenie, które umożliwia rozgrywkę, w której jedna osoba kontroluje oddziały wielkich przedwiecznych, co też zwiększa liczbę graczy do 5, a także dodatek Tasmania i to rozszerzenie oferuje dwustronną planszę zaprojektowaną specjalnie do rozgrywek dla 1, 2 oraz 3 graczy. Mówiłam Wam już o popularności uniwersum Dune w nowych planszówkach, ale zauważam jeszcze jeden trend, który związany jest z łączkami, z przyrodą i z parkami, nie tylko tymi z dinozaurami. Tutaj w nowości od wydawnictwa Albi Polska będziemy mieć do czynienia z parkami narodowymi w Stanach Zjednoczonych. Gra pod tytułem Parki oraz rozszerzenie Po zmierzchu od Albi Polska ma pojawić się w sklepach na początku lutego. Już teraz rozpoczęła się przedsprzedaż, a sama gra zabiera nas właśnie do narodowych parków w USA, gdzie będziemy jako turyści, słuchajcie, no wędrować, robić zdjęcia, podążać szlakami i podziwiać piękno przyrody. Natomiast rozszerzenie Po zmierzchu uzupełnia zestaw parków z gry podstawowej o te, które brakują, jeśli chodzi o amerykańskie parki narodowe, według stanu z maja 2020, a także wprowadza nowy rodzaj akcji, bardzo popularne w Stanach biwakowanie. Wydawnictwo Lacerta poinformowało, że w najbliższym tygodniu możecie szykować się na start przedsprzedaży ich najnowszej gry pod tytułem Boon Lake, natomiast premiera tej planszówki zaplanowana jest już na 24 lutego. Co my w tej grze robimy? Wcielamy się w grupę pionierów, którzy no, opuścili cywilizację i postanowili osiedlić się na brzegach owego Boon Lake w dawno zapomnianym regionie. No i mamy podczas rozgrywki stać się częścią nowej społeczności, eksplorując tereny, budując domy, osady, hodując bydło, produkując surowce i rozwijając infrastrukturę. W czasie gry musimy się postarać zautomatyzować te wszystkie procesy, aby móc skorzystać z okazji, aby jak najlepiej rozwinąć swoje życie na brzegu Boon Lake. Kto z Was chciałby wcielić się w magów i porzucać trochę czarów na innych magów albo na czarną różę? Wydawnictwo Czacha Games informuje o tym, iż otwarty został Late Pledge do polskiej wersji
językowej gry Black Rose Wars Rebirth, czyli kontynuację Black Rose Warsa i w ramach owego Late Pledge'a, który będzie notabene otwarty do końca stycznia, poza oczywiście grą podstawową, jak również dodatkami, które znalazły się w kampanii, będziecie mogli również szukać takich gadżetów jak choćby mata do gry, czy też magazyn Ashes z figurką Cthulhu, a także zupełnie nowego dodatku Seal of Fire z legendarnym Feniksem. A zatem, moi drodzy, do końca lutego macie otwarty Late Pledge. Skoro już jestem u Czacha Games, to od razu Wam powiem o rozpoczętej przedsprzedaży do druku gry Deep Madness. Produkcja tej gry została zakończona. W ten weekend, jak informował wydawca, egzemplarze gry miały zostać odebrane od producenta. I jeśli nie będzie żadnych niespodzianek po drodze, problemów z transportem, to sama gra powinna pojawić się w magazynie wydawcy w pierwszej połowie marca. A więc w okolicach pewnie połowy marca można spodziewać się premiery. Teraz nowiny dla wszystkich, którzy czekają na swojego Wiedźmina Stary Świat, wprost od wydawnictwa Go On Board, moi drodzy, które to pokazuje zdjęcia sampli figurek oraz pozostałych komponentów wprost z fabryki, a także udostępnia coś, na co pewnie bardzo mocno czekacie, czyli harmonogram produkcji. Otóż w kwietniu ma rozpocząć się produkcja gry, która to z kolei ma się zakończyć we wrześniu. Jeśli chodzi o początek wysyłek, to planowane są one na przełom listopada i grudnia. No i słuchajcie, trzymamy kciuki, aby to wszystko się udało. Szybka aktualizacja od wydawnictwa Ogry Games dla tych z Was, którzy czekają na nowych kartografów, czyli kartografowie Heroes, o których notabene więcej opowiadała Wam jakiś czas temu właśnie w Board News w dziale gier familijnych Monika, więc odeślę Was do opisu, zostawię Wam tam numer Board News linka, w którym o tych grach było więcej opowiedziane, natomiast sam wydawca potwierdza tylko dotrzymanie terminu premiery, która ma nastąpić niezmiennie na początku lutego. Jeszcze poza Portalconem i wszystkimi nowościami, jakie w tym roku nakładem wydawnictwa Portal Games mają się ukazać i pojawić, Portal Games zaprasza na kampanię, która ma wystartować 22 lutego na platformie GameFound i potrwa 14 dni, a dotyczyć będzie, moi drodzy, gry 51 stan Ultimate Edition, czyli zapakowanie w jedno pudełko całej dotychczasowej zawartości, która pojawiła się w związku właśnie z grą 51 stan. I obejmuje to wszystkie 8 plansz frakcji. Promki, mini rozszerzenia, wszystkie 3 dodatki, czyli sojuszników, zgliszcza oraz molocha, zostaną wprowadzone również, jak zapewnia wydawca, znaczące ulepszenia komponentów, a także dodatkową zawartość, czyli ziemię niczyją, które wprowadza wyjątkową zmianę do podstawowej gry, czyli kontrolę obszarem. No ciekawa jestem, jak ulepszą te fajne kanistry oraz czerwone pistoleciki. Wydawnictwo Portal Games, jak już doskonale wiecie, ma w zwyczaju celebrować ogłoszenie swoich nowości wydawniczych, czyli całego planu wydawniczego na najbliższy rok na konwencie PortalCon, który to odbył się po raz kolejny w minioną sobotę. Zachęcam i odsyłam do obejrzenia live'a właśnie z soboty. Możecie sobie zobaczyć, jak PortalCon wyglądał poza nowinami, a ja za chwilkę spróbuję Wam zebrać je wszystkie w całość i w skrócie opowiedzieć, jakich nowych planszówek możecie spodziewać się z logo Portal Games. Zeszłoroczna nowość, która z całą pewnością ucieszy wszystkich strategów, to jedna z gier, która ukaże się w tym roku nakładem wydawnictwa Portal Games w języku polskim, a mówię tutaj o grze Golem. Golem to gra, która została stworzona przez autorski tercet, ten sam dokładnie, który stworzył jedną z moich ulubionych gier Euro, czyli Lorenzo il Magnifico, a więc jestem tego tytułu mocno ciekawa. Gra ta oparta jest na XVI-wiecznej legendzie o golemie z Pragi, takim stworzeniu, które rabin ożywił z glinianego posągu. No i w tej grze, czyli w grze Golem, wcielimy się w rabinów, którzy tworzą, ożywiają swoje golemy, zdobywają też wiedzę, artefakty oraz realizują karty celów. Jednak uwaga, bo jest cienka granica między kontrolowaniem tego stworzenia a utratą owej kontroli. Kiedy golem stanie się zbyt potężny, kiedy wymknie się spod kontroli naszych studentów, może zniszczyć wszystko, co napotka na swojej drodze, a więc ostrożnie.
A teraz trochę zmieni mi się głos, ponieważ tę część nagrywam w sobotę po Portalconie, tak na gorąco, a więc lecimy z tymi nowościami. Gramy Sina 1347 przeniesie nas w czasy epidemii dżumy, kiedy to arystokratyczne rody walczyły o przetrwanie, a jednocześnie jak największych wpływów. Ta gra określana jest jako średniej ciężkości euro autorstwa Wladimira Suchego i tego pana pewnie będziecie kojarzyć z Pragą Kaput Regni, czy choćby Pulsar 1849. W Messynie łączy się ze sobą wiele mechanik, takich jak zarządzanie robotnikami, tory postępu czy modelowanie planszy poprzez dokładanie kolejnych heksów. No to zapraszam Was teraz na wycieczkę w lochy dla miłośników dungeon crawlerów. Co tam na nas czeka w ulepszonej wersji hitu z 2017 roku, czyli w grze Massive Darkness Hellscape? Przeszukiwanie lochów, zbieranie ekwipunku, zdobywanie doświadczenia i walka z przeraźliwymi monstrami. Czyli tak jak zwykle w dungeon crawlerach, tutaj każda z 6 dostępnych klas postaci posiada własne mechaniki działania, co czyni rozgrywkę asymetryczną i jeszcze bardziej imersyjną. W grudniu 2021 roku odbyła się kampania tej gry na Kickstarterze, a w 2022 roku polscy gracze będą mogli zobaczyć ją na swoich stołach za sprawą wydawnictwa Portal Games. Pozostańmy jeszcze trochę w ciemnościach. Massive Darkness 2 Heavenfall wprowadza nowy sposób gry właśnie w ten tytuł z trybem kampanii. Pozwala graczom rozwijać swoich bohaterów jeszcze bardziej niż wcześniej dzięki 5 dodatkowym poziomom i zabiera ich w podróż, w której mogą wybrać swoją ścieżkę, aby odkryć, co kryje się za zepsuciem nieba. W tej grze czeka na graczy kampania złożona z 14 misji oraz nowych bossów reprezentowanych przez majestatyczne figurki archaniołów. I to jest właśnie kolejna nowość od Portal Games na ten rok. Marvel United X-Men to kolejna gratka dla fanów tego uniwersum z Polski. W tej grze wcielamy się w rolę ikonicznych bohaterów Marvela, współpracujących, aby powstrzymać mistrzowski plan potężnego vilaina kontrolowanego przez grę. Każdy złoczyńca ujawnia swój unikalny plan z kartami, które wywołują różne efekty i zagrożeniami, które stanowią wyzwanie dla wszystkich lokacji. Bohaterowie muszą starannie wybierać karty do zagrania ze swoich unikalnych talii, które nie tylko oferują różne akcje i supermoce do wykorzystania, ale także łączą się z działaniami innych bohaterów, aby, no wiecie, dokonywać rzeczy niemożliwych. Circadian's First Light to strategiczna gra planszowa dla od 1 do 4 graczy autorstwa twórcy kultowej już trylogii Zachodniego Królestwa. W tej grze mamy podjąć się kolonizacji obcej planety, rywalizując z innymi o surowce i technologie. Ta gra stanowi średniej ciężkości grę euro, kompilując mechaniki worker placement i dice workers. W niewielkich rozmiarów pudełku mamy znaleźć sporo komponentów, co akurat wyróżniało już gry właśnie z tej serii Zachodniego Królestwa. Jak się przyjmie na naszym rynku, o tym będziemy mogli przekonać się w tym roku za sprawą Portal Games. A teraz coś z tej samej serii, ale o nieco większej ciężkości, czyli Circadian's Chaos Order. To ciężki tytuł euro dla doświadczonych graczy, jaki Portal Games zapowiedział po polsku właśnie na ten rok. Zatem kiedy planeta została już skolonizowana, rozpoczyna się walka pomiędzy poszczególnymi stronnictwami. No i w tej grze doświadczymy 6 różnorodnych, asymetrycznych frakcji, a limit graczy względem poprzedniej części, o której przed sekundą mówiłam, z tej samej serii został zwiększony do 5. Lubicie gry City Building? To Suburbia, strategiczna, ekonomiczna gra planszowa dla od 1 do 4 graczy, w której staniemy się architektami i będziemy budować miasta, może być czymś ciekawym dla Was. Suburbia cechuje się prostymi zasadami, o czym zapewnia wydawca, dynamiczną rozgrywką oraz ogromną regrywalnością, więc będziemy mogli przekonać się w tym roku za sprawą Portal Games, jak to wygląda. To planszówka, która wykorzystuje mechaniki aukcji i draftu kart. Dodatkowo warto tu wspomnieć, że pudełko gry zawiera świetną wypraskę zdolną do pomieszczenia nie tylko podstawki, ale i wydanego w 2022 roku rozszerzenia, które również zostało przez Portal Games zapowiedziane w polskiej wersji językowej i to rozszerzenie ma znacząco podnosić regrywalność gry, wprowadzając do rozgrywki mnóstwo nowych, różnorodnych budynków.
A teraz przed Wami wyprawa Darwina, czyli klimatyczna, strategiczna eurogra zabierająca nas w czasy, kiedy ów podróżnik i badacz, czyli Karol Darwin, odkrywał niesamowite gatunki zwierząt i tworzył swoją teorię ewolucji. I tę grę mogliście już widzieć w Board News, bo ja już Wam o niej mówiłam jeszcze przed startem jej kickstarterowej kampanii, a w tym roku za sprawą Portal Games właśnie ukaże się ona w polskiej wersji. To jest worker placement, w którym gracze przywołują wspomnienia Karola Darwina o jego przygodzie na wyspach Galapagos, która przyczyniła się tak naprawdę do powstania teorii ewolucji. Dzięki innowacyjnemu systemowi progresji robotników w grze każdy z nich będzie musiał studiować dyscypliny, które są warunkiem koniecznym do wykonania kilku akcji w grze, takich jak eksploracja, korespondencja, zbieranie oraz wysyłka repertuaru znalezionego na wyspie do muzeum, aby przyczynić się do poszerzenia ludzkiej wiedzy o biologii. Do kompletu z wyprawą Darwina Portal Games zapowiedział również mini rozszerzenie do tejże gry pod tytułem Ziemia Ognista. Jest to dodatek dla od 1 do 4 graczy, który wprowadza do rozgrywki miple okrętów oraz koni, czyniąc odkrycia jeszcze bardziej owocnymi. Ark Nova to kolejna nowość od Portal Games. Jest to rozbudowany eurotytuł, który zyskał miano najlepiej ocenianej gry na targach Essen Spiel w 2021 roku. Jest to gra dla od 1 do 4 graczy, w której stajemy na czele własnego zoo. Będziemy budować wybiegi, zakwaterowywać zwierzęta i wspierać projekty ochrony przyrody na całym świecie. W osiągnięciu tego celu pomagają nam specjaliści i unikalne budynki. Poprzez draft card, zarządzanie ręką i dokładanie kolejnych heksów na indywidualnych planszach będziemy stopniowo budować nasz silniczek akcji, by wyprzedzić przeciwników w rywalizacji o najlepszy ogród zoologiczny. Jedna z niespodzianek od Portal Games, która ukaże się w 2022 roku, w którą można było nie tylko zagrać na Portalconie, ale nawet kupić, to gra Bur. Jest to strategiczna gra planszowa o zwracającej uwadze szacie graficznej i pięknie wykonanych komponentach, w tym również customowych kościach. W Burze wcielimy się w zaklinaczy leśnych stworzeń, przyrządzających magiczne mikstury w tajemniczym lesie, w którym pory roku się ze sobą wymieszały. Bur łączy proste zasady oparte na rzutach kośćmi ze sporym ładunkiem strategicznym. Mamy tutaj area control i worker placement. Czy mówiłam już, że tematyka parków, ich budowy, zarządzania nimi jest ostatnio często wykorzystywana w planszówkach? Nowość pod tytułem Park Savanna jest tego, słuchajcie, kolejnym przykładem. To szybka, intuicyjna gra dedukcyjna dla od 1 do 4 graczy, stworzona przez duet Kesslinga, słusznie kołacze Wam się po głowie Azul, i Kramera. Niech przykładem będą tutaj bolidy. W Parku Savanna każdy z Was będzie prowadził własny park dzikiej przyrody, starając się za zdobyte zestawy zwierząt uzyskać jak najwięcej punktów, przy okazji krzyżując plany swoim przeciwnikom dzięki umiejętnemu przekładaniu heksów na planszy. No bo wiecie, szczypta negatywnej interakcji jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A ile jest tutaj negatywnej interakcji? Można było sprawdzić na konwencie, a Wy będziecie mogli sprawdzić w tym roku. Kolejna nowość, Arkana Magii, to gra, w którą można było również zagrać na Portalconie i jest to szybka karcianka dla od 1 do 6 graczy ze sprytnym wykorzystaniem mechaniki otwartego draftu, gdzie karty zagrywa się na bieżąco, a pozostałe przekazując graczowi obok. W tej grze stajemy się czarodziejami, zbierającymi potężne artefakty i rzucającymi zaklęcia przy wykorzystaniu atrybutów wiedzy, złota i krwi. Zatem taką porcję magii oferuje Wam Portal Games wśród swoich tegorocznych nowości. Któż, jeśli nie Portal Games, mógł wydać ten ciężki strategiczny tytuł o asymetrycznej rozgrywce, będący duchowym spadkobiercą Ruta? Gra Oath, Kroniki Władzy i Banicji to kolejna nowość, która ukaże się w tym roku za sprawą Portal Games i jest to gra o panowaniu nad starożytną krainą, do której może zasiąść od 1 do 6 graczy. Ta planszówka stanowi połączenie rozbudowanego Area Control z grą narracyjną oraz motywem Legacy, gdzie po każdej grze zmieniają się ustawienia planszy, strony konfliktu oraz warunki zwycięstwa. Nie można zapomnieć o kolejnej nowości od Portal Games, grze Zapomniane Morza,
którą wydawca określił mianem niesamowicie imersyjnej, fabularnej gry przygodowej, dedykowanej dla od 3 do 7 graczy. W tej grze, jako piraci jednego okrętu, będziemy pisać własne, niepowtarzalne historie, dbając jednocześnie o wspólny cel – wyprawy. Tutaj każdy, nawet najmniejszy wybór, może mieć decydujący wpływ na fabułę. Zapomniane Morza to 5 scenariuszy, obszerna księga, lokalizacja, a także specjalnie dostosowana platforma online. Vital Lacerda, czyli twórca takich gier jak chociażby On Mars czy Kanban, który swoją drogą pokazywałam Wam niedawno w jednym z odcinków. Gier między 300 a 600 zł, ale okej, bo odbiegłam od tematu, więc Lacerda jest twórcą rozbudowanych gier euro. Jedna z nich pod tytułem Weather Machine to zapowiedź od Portal Games dla doświadczonych graczy. Ta gra przeniesie nas do stacji meteorologicznej, gdzie znajdziemy maszynę zdolną sterować pogodą. I patrząc przez okno, powiem Wam, że taka maszyna by mi się przydała. Przy wykorzystaniu mechanik worker placement, tail placement i set collection staniemy się naukowcami, których zadaniem będzie utrzymanie idealnej pogody w każdym z doglądanych miejsc. Wiecie, farmy potrzebują czasami deszczu, a w kurortach powinno wiecznie świecić słońce. Jednakże pogoda w jednym miejscu wpływa na inne, a pozornie nieistotna decyzja może przybrać katastrofalny w skutkach efekt motyla. I oby, moi drodzy, zacieranie rączek na ten tytuł przez wprawionych w bojach eurograczy nie wywołał globalnego ocieplenia. Czy to już wszystko od Portal Games? Nie. Jest jeszcze coś bardzo ładnego. A zatem mamy kolejny hit z Essen. Obok tej gry, już tylko patrząc na nią, po prostu nie da się przejść obojętnie. Nazywa się Bitoku. Jest to gra euro, która przeniesie nas do świata japońskiej mitologii, gdzie jako leśne duchy będziemy walczyć o zdobycie przychylności mitycznych stworzeń i prastarych bogów. Bitoku umiejętnie łączy ze sobą mechaniki Dice Workers i Hand Management, czyniąc rozgrywkę niezwykle intuicyjną, o czym zapewnia wydawca, co mają wyróżnić na tle innych eurogier. Co ma do zaoferowania mechanicznie, poza niewątpliwie urokliwym wyglądem, będziemy mogli sprawdzić w tym roku za sprawą Portal Games. Ostatnią zapowiedzią, jakiej możecie spodziewać się od Portal Games, jest detektyw w uniwersum Batmana, Batman Everybody Lies. Jest kooperacyjną grą narracyjną dla od 2 do 4 graczy, bazującą na systemie z gry detektyw kryminalna gra planszowa. Każdy z graczy wciela się w rolę jednej z 4 postaci. Doświadczonego dziennikarza śledczego, nieustępliwej reporterki, nieprzebierającego w słowach policjanta lub też przebiegłej włamywaczki znanej jako Catwoman. W trakcie rozgrywki będziecie poznawać Gotham z ich perspektywy i odwiedzicie między innymi lokacje takie jak szpital, psychiatryczny azyl Arkham, więzienie Blackgate czy nawet jaskinie Batmana. Moi drodzy, z pewnością to nie wszystkie nowości od Portal Games w tym roku, bo pewnie tak jak w 2021 jeszcze jakieś zapowiedzi pojawią się z czasem, ale podczas tegorocznego PortalConu ogłoszono właśnie takie tytuły i bardzo serdecznie Wam dziękuję za liczne przybycie na nasze live z tego wydarzenia. Kto z Was nie widział, to możecie sobie zobaczyć relacje z ogłoszenia nowości, ale również z samego konwentu, co się grało, co lądowało na stole, jakie były reakcje uczestników tego konwentu. Bardzo mi miło, że podobają Wam się relacje z takich właśnie wydarzeń Board News. No i teraz już zapraszam na kolejne, bo będzie tego więcej. Kroniki Zbrodni edycja specjalna to kooperacyjna gra detektywistyczna od 12 lat, w której wcielimy się w śledczych pracujących w Londynie i rozwiązujących różne trudne zagadki kryminalne. Będziemy w trakcie rozgrywki przeszukiwać różne lokacje i będziemy właśnie skanować sobie tutaj różne karty, na przykład właśnie tych lokacji, aby móc je przeszukiwać i właśnie przenosić się do różnych miejsc. Będziemy skanować karty postaci, aby móc się od nich czegoś więcej dowiedzieć, a także skanować różne karty dowodów rzeczowych, by też uzyskać więcej informacji na ich temat oraz konsultować się z takimi różnymi ekspertami od różnych dziedzin, aby móc właśnie z nimi się skonsultować na temat tego, co do tej pory zebraliśmy, czyli różnych poszlak, dowodów itd. Będziemy też mogli przeszukiwać miejsca w lokacjach w trybie panoramicznym lub w trybie 3D, używając specjalnych okularów 3D, które są dołączone do gry, żebyśmy mogli jeszcze bardziej odczuć klimat. A generalnie w grze mamy różne scenariusze i będziemy otrzymywać punkty w zależności od tego, w jakim czasie uda nam się dane śledztwo rozwiązać i jak odpowiemy na końcowe pytania w związku z jakimś scenariuszem. No i właśnie będziemy sobie tak w to grać. Oczywiście im w krótszym czasie rozwiążemy daną zagadkę, tym lepiej dla nas, bo więcej punktów otrzymamy.
Oczywiście gra jest połączeniem planszówki z aplikacją mobilną, więc jest ona niezbędna do tego, byśmy mogli pograć, więc jeżeli lubicie takie połączenie planszówek z nowoczesnymi technologiami, no to ta gra powinna Wam przypaść do gustu. Kokopeli to dynamiczna gra karciana od 10 lat, w której naszym zadaniem będzie tworzenie oraz zamykanie ceremonii. Każdy z graczy będzie dysponował taką planszetką wioski, gdzie będą cztery miejsca na rozpoczynanie ceremonii, a także własną talię kart z różnymi ceremoniami i w swoim ruchu będziemy mogli albo dobrać kartę z talii, albo zagrać jakąś kartę z ręki. I tworzenie oraz zamykanie ceremonii będzie polegało na tym, że jak gdzieś już wyłożymy kartę ceremonii, to żeby ją zamknąć, musimy wyłożyć tam cztery identyczne karty, czyli takie same. I osoba, która dołoży ostatnią kartę ceremonii, będzie ją zamykać i będzie otrzymywać za to punkty, co daje nam negatywną interakcję, bo możemy to robić również u innych graczy. Każdy gracz może tylko u siebie rozpoczynać ceremonię, ale możemy je kończyć właśnie u innych, więc będziemy też bacznie obserwować, co się dzieje w innych wioskach. Dodatkowo różne karty ceremonii będą nam dawały różne akcje. Na przykład czasami będziemy mogli skończyć dzięki temu wcześniej jakieś ceremonie, czy czasami karta kokopeli będąca jokerem, czyli zastępująca każdą kartę, na przykład wkładając ją, będzie nam dawała dwie karty naraz w momencie jej zagrywania. Więc będzie nam czasami zastępowała właśnie dwie karty. Czy czasami będziemy otrzymywać też jakieś benefity, jeżeli ktoś u nas dołoży kartę, czy my u kogoś w wiosce, to będziemy za to otrzymywać dodatkowe punkty. Więc jest to ciekawa gra o bardzo prostych zasadach. Mamy tutaj różne fajne akcje, mamy też różne ceremonie, za każdym razem możemy grać innym zestawem, więc rozgrywka będzie wyglądała nieco inaczej. Na pewno będzie też pewna doza negatywnej interakcji, będzie dużo emocji i dynamiki. Koblito to gra imprezowa od 8 lat, w której naszym celem będzie przedstawianie ilustracji z kart za pomocą figur geometrycznych w taki sposób, aby nasi współgracze mogli to odgadnąć, ale także żebyśmy wykorzystali jak najmniej pomocy, bo im mniej ich wykorzystamy, tym więcej punktów otrzymamy. To wszystko będzie się odbywało w ograniczonym czasie odliczanym przez klepsydrę, zarówno tworzenie obrazka, jak i odgadywanie przez współgraczy, więc wszystko będzie liczyło się w tym czasie. Jeżeli w tym czasie komuś uda się odgadnąć, to zarówno my będziemy otrzymywać punkty, jak i ten gracz, który odgadnie. My będziemy otrzymywać punkty następująco, że będziemy patrzeć, jaką wartość ma karta, którą przedstawialiśmy i od niej będziemy odejmować sumę wartości pomocy, które użyliśmy do stworzenia obrazka. Natomiast osoba, która odgadnie, będzie otrzymywała po prostu sumę wartości tych pomocy, które użyjemy. Więc dla nas oczywiście będzie lepiej użyć pomocy, które będą mniej punktowane. A będą one punktowane w następujący sposób. Będziemy mieć tu takie drewniane patyczki oraz kosteczki, one będą warte po jednym punkcie. Takie tekturowe figury geometryczne będą warte 2 punkty. Natomiast sznureczek będzie warty 3 punkty. No i sami możecie sobie odpowiedzieć, co warto tutaj użyć, żeby po prostu dać jednak szansę temu, żeby gracze odgadli, no bo jednak to jest ważne, żebyśmy też dostali punkty, ale też, żeby po pierwsze i oni nie dostali za dużo punktów, jak również, żebyśmy my nie dostali ich za mało, no bo wiadomo, że im wyżej punktowaną pomoc użyjemy, no to tym gorzej dla nas. Jest to ciekawa gra na rozwijanie wyobraźni, na patrzenie, jak każdy z nas inaczej myśli i jak różnorodną wyobraźnię mamy, a także na ćwiczenie kreatywności. Hejże, tu Michał. Final Girl to jednoosobowa gra, w której wcielacie się w samotną dziewczynę, starającą się pokonać, albo przynajmniej przeżyć, starcie z okrutnym mordercą lub potworem. Tym razem otrzymujemy drugą serię z zupełnie nową zawartością. Jeżeli posiadacie już pierwszą edycję, możecie zaopatrzyć się jedynie w dodatki oparte na filmach wprowadzające kobiety i ich przeciwników opartych na takich ikonicznych postaciach jak chociażby Coś i Obcy, a nawet Wilkołak i Czerwony Kapturek. Fajnym rozwiązaniem jest rozkładane magnetyczne pudełko, które stworzy planszetkę do gry i mapę, po której będziecie się poruszać. W trakcie rozgrywki będziecie zagrywać karty, aby wykonać wszelkiego rodzaju akcje, od poruszania, przeszukiwania, aż po atak. Co jakiś czas uwolnicie inne uwięzione osoby, dzięki czemu odblokujecie swoje specjalne moce. Odpowiednio zarządzając czasem, będziecie mogli kupować nowe karty akcji, aby przygotować się na nadejście mordercy, który będzie rósł w siłę z każdą zabitą osobą. Jeżeli będziecie nią wy, cóż, przegrywacie. Czas na wsparcie macie do 4 lutego. Zespół odpowiedzialny za powstanie Kemeta przychodzi do nas z kolejną grą.
Yucatan to eurobitewniak, w którym będziecie toczyć bitwy między swoimi klanami, brać jeńców i poświęcać ich na swoich ołtarzach, aby uniknąć gniewu bogów. Na planszy znajdziecie trzy święte miasta, o które będziecie walczyć w pierwszej kolejności. Pozwolą wam one pozyskiwać niewolników, a także zdobywać nagrody za zwalczanie przeciwników. W grze nie zabraknie również zarządzania zasobami w postaci kukurydzy i jadeitu, dzięki którym ulepszycie swoje miasta, jednostki, a nawet ściągniecie boskich posłańców i czempionów do walki po waszej stronie. Rozgrywka podzielona jest na cztery pory roku, a z końcem każdej przyjdzie czas na składanie ofiar, co przełoży się w dużej mierze na wasze punkty. Niestety, z racji tego, iż boski apetyt rośnie w miarę jedzenia, każdy kolejny sezon będzie wymagał od was większej ilości ofiar. Jeżeli narobiłem wam smaku na tą grę, możecie jej spróbować na tabletopie, a czas na wsparcie macie do 1 lutego. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego. Dzięki serdeczne, moi drodzy. Fajnie, że kolejną niedzielę spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że udało nam się tę niedzielę wam umilić. Koniecznie wpadajcie też w tygodniu, a tymczasem życzę wam miłego grania, miłego weekendu i trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam.